Panie dyrektorze, przygotowania do obchodów jubileuszu, tego czwartego, jak tutaj nam zwrócono uwagę, trwają. Przy czym wspomniał Pan, że przy okazji mnóstwo anegdot odkryliście, mnóstwo informacji takich ciekawych trafi do sądeczan, począwszy od tego, że akt założenia szkoły jest w Wiedniu, tak? Tak, bo przecież szkoła była zakładana w 1818 roku, no i akt założycielski szkoły znajduje się we Wiedniu, dlatego że były to czasy Austro-Węgier. Natomiast no, w ogóle były ciekawe rzeczy z tym związane, bo wcześniej przecież istniała w Sączu tak zwana kolonia krakowska przygotowująca do studiów uniwersyteckich na Akademii Krakowskiej, no ale z końcem XVIII wieku ze względów finansowych padła. I przez ileś tam lat, kilkanaście czy kilka, no około 20, w Sączu nie było szkoły, która by przygotowywała. Stąd nasi jeździli do Podolińca, bo tam był zakon PR-ów, który prowadził bardzo znamienne liceum PR-skie, prawda, gimnazjum PR-skie. No i ponieważ to były czasy, że cesarz Józef Austriacki wydał edykt kasujący zakony kontemplacyjne, no więc myśmy na tym skorzystali. No bo rajsowie miejscy przyznali budynek po zakonie PR-ów, gdzie mieści się obecnie więzienie, i to było pierwsze lokum naszej szkoły. Natomiast finansowanie nauczycieli było przez cystersu ze Szczyżyca, no, którzy też zostali postawieni pod ścianą, że albo coś zrobią dla społeczeństwa, albo zostaną skasowani. I właśnie badając kiedyś przy okazji właśnie dokumenty historii szkoły, byliśmy u cystersów tam właśnie w Szczyżycu, no i tam widziałem na własne oczy dokument zaczynający się od pięknych słów. My, konwent cystersów, dobrowolnie i bez przymusu i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu wiemy, jakie były realia, jak to wyglądało. W ogóle historia była o tyle ciekawa, bo z końcem XIX wieku cystersi bardzo cienko przedli i wydawało się, że padną. I tu nas uratował nasz absolwent, bo właśnie Dunajewski, brat kardynała, był ministrem skarbu w rządzie austriackim, cesarskim. I on po prostu umorzył długi cystersom. Czyli po prostu jakby oddał to, co żeśmy im zabrali, że tak powiem, prawda? Także to historia się jakby zamykała. No, były okresy wzlotów, upadków, różnie to wyglądało za tych czasów, ale co jest ważne, że zawsze to powtarzam wszędzie, gdzie tylko mogę o tym mówić, że właśnie tutaj to była tak zwana macierz sądecka. Z tej szkoły wywiodły się wszystkie inne szkoły. Przecież na początku XX wieku, początek 1900, lata początkowe, było tak dużo uczniów w naszej szkole, że uczyli się w kilku filiach po budynkach prywatnych. I wtedy właśnie utworzono drugie Gimnazjum Chrobrego, Bolesława Chrobrego. Podzielono młodzież z tej szkoły, część nauczycieli też przyszła do Chrobrego i stąd powstało właśnie drugie Gimnazjum Chrobrego. No i była to super konkurencja, dlatego że ja mówię tak, że konkurencja w szkole jest bardzo potrzebna. Dlatego, żeby po prostu wszyscy wiedzieli, że nie trzeba spocząć na laurach. I stąd też podział był bardzo ciekawy, bo właśnie o tym, co wspominał pan profesor, że była ta reforma Jędrzejowicza w 1932 roku, tak? I wtedy podzielono szkoły, było gimnazjum i liceum, do którego, nawiasem mówiąc, nasze władze się odwoływały, tworząc gimnazja i licea w 1999 roku, gdzie był podział taki, liceum klasyczne i liceum matematyczno-przyrodnicze. Stąd też bardzo często się zdarzało, że mieliśmy wspólnych absolwentów, bo kończył na przykład gimnazjum numer 1 i liceum numer 2 lub gimnazjum numer 2 i liceum numer 1. No bo jaka to była konkurencja, jak jedna szkoła była klasyczna, a druga była matematyczno-przyrodnicza, prawda? No ale to też było ciekawe po prostu, że ta rywalizacja była też i sportowa, też na wzór właśnie tych regat, które są między Cambridge i Oxford, to też właśnie tutaj w Sączu na Dunajcu odbywały się regaty między pierwszym i drugim zakładem. Jedni mieli czapki, otoki czerwone, a drugi czarne, bo czerwone to byli ci humanistyczni, klasyczni, a czarne to byli ci z tych ścisłych. No i jednych nazywano umownie i humorystycznie firemanów, a drugich z kolei łapiduchów. Więc to też taka była po prostu ciekawa rywalizacja, ale bursa była wspólna, bo była jedna wybudowana bursa, zresztą przez właśnie profesora liceum naszego,
i tam mieściła się młodzież ze wszystkich szkół ponad podstawowych, która przyjeżdżała, chciała się kształcić w Sączu. No, tak jak mówię, no, przez tyle wieków, jak śledzimy dokumenty, archiwa, to po prostu aż się wierzyć nie chce, ilu wybitnych ludzi, którzy mieli wpływ na i kulturę, i na politykę właśnie w okresie międzywojennym, czyli po odzyskaniu niepodległości. Bo przecież tak, Eugeniusz Romer, twórca nowoczesnej kartografii, twórca atlasów, to był człowiek legenda. Profesor Lambor, Juliusz Lambor, mało spotykana osobowość, o którym mało się mówi, a przecież Instytut Meteorologii w Warszawie nosi imię Juliana Lambora, właśnie naszego absolwenta, który był twórcą nowoczesnej meteorologii, tak. Więc to są po prostu takie, i tu w wielu dziedzinach. Był botanik też wybitny polski, Pawłowski, który też wszyscy tam na uniwersytecie, jak Pawłowski, to jest guru dla nich. I też się mało o tym mówi. No nie mówiąc o tym, że zawsze to powtarzam, że co by ktoś nie powiedział na Galicję, to dlaczego po I wojnie światowej większość urzędów zostało objętych przez wykształconych w Galicji? Bo tu było to wykształcenie jednak najwyższe. To jest moje zdanie, może subiektywne, ale tak twierdzę, że tak było. No, sam fakt, ilu generałów. Przecież my w swoim dorobku mamy generałów wybitnych. Przecież Wieniawa Długoszowski, który faktycznie uczył się u swojej ciotki w Bobowej, ale ponieważ egzamin maturalny, żeby zdać, to trzeba było chodzić przez rok do szkoły publicznej z uprawnieniami szkoły państwowej i chodził przez rok do nas i tu zdawał maturę, czyli jest naszym absolwentem. Nie mówiąc o wielu, wielu innych jeszcze. No a generał Gongor, ostatni świętej pamięci, który zginął w katastrofie smoleńskiej, to przecież rok niżej ode mnie kolega ze szkoły. Spotykaliśmy się na rajdy, chodziliśmy wspólne. To są po prostu też na obozy narciarskie wspólne takie wspomnienia, gdzie no, widać, ile tych ludzi było naprawdę wyśmienitych. I czy to właśnie wszystko będziemy mieli okazję przeczytać i zapoznać się z tą niesamowitą historią w monografii szkoły, która jest przygotowywana? Tak, bo to będzie monografia z prawdziwego zdarzenia wreszcie, bo będzie oparta o archiwa państwowe w Lwowie, w Wiedniu, na Małym Rynku w Krakowie, no bo przez kilkanaście lat w okresie naszej szkoły był okres jezuicki, gdzie każdorazowy superior domu jezuickiego był dyrektorem szkoły. I to dopiero w 50-tych któryś latach, 1850-tych któryś, przeszła szkoła pod zarząd czysto już świecki, ale w budynkach się mieściła tam dalej do pożaru w 1894 roku. Także materiałów jest dużo. Okazało się, że te ostatnie, które są, zaginęły, dlatego że mieściły się w naszej szkole, czy podczas I wojny, czy podczas II wojny, lazarety, czy jakieś po prostu szpitale. Po prostu tak to wyglądało. I wtedy, zwłaszcza Niemcy, nie patyczkowali się, wyniesiono wszystko, wywieziono nie wiadomo gdzie. Także dużo, dużo naszych archiwum niestety nie istnieje. Czego powinniśmy życzyć szkole o tak bogatej historii z okazji zbliżającego się jubileuszu? No przede wszystkim to, co ja zawsze uczniom mówię, że powinni być dumni, że chodzą do takiej szkoły. Nie bać się, że nawet jak coś nie wyjdzie, to chwilowo, bo przecież z historii wiemy, że bardzo dużo osób, które miały poważne problemy w szkole, potem zostały wybitnymi postaciami. Także to wcale nie ma przełożenia, że jestem w szkole najlepszy, to będę dalej najlepszy. Czasem i właśnie ten średniak taki, który po prostu w szkole jakoś przezimował, potem się nagle w nim coś odzywa, ale mówię, ten duch, który się z tej szkoły wynosi, chyba jest najważniejszą rzeczą. Więc życzę spokoju, uwierzenia we własnej siły przede wszystkim i na pewno wszędzie sobie będą radzić, bo to, co ja widzę, że spotykam absolwentów naprawdę na całym świecie i są naprawdę świetni.